Witajcie kochani w kolejnym odcinku. Wybaczcie, że się nie pokazuję, że nie nagrałam nic teraz nowego w plenerze, chociaż miałam taki zamiar, żeby dzisiaj wyjść z nową lalą, którą właśnie skończyłam na zamówienie. Ale jak możecie słyszeć pewnie po moim głosie, mam totalnie zatkany nos, drapie mnie w gardle, jestem po prostu przeziębiona. Złapałam chyba przeziębienie od mojego synka, bo on już się męczy przez jakiś czas, jakaś grypa nas po prostu dopadła i czuję się fatalnie, po prostu nie mam siły, miałam wyjść, miałam nagrać ten filmik, szczególnie na prośbę Marty, dla której właśnie ta lala była wykonana, ale mam nadzieję, Marta, że zrozumiesz mnie i po prostu... No, spojrzysz na mnie łaskawym okiem, bo bardzo, bardzo źle się czuję, robi mi się słabo, po tym nie zlewają, po prostu człowiek jest do niczego, jak ma grypę, więc nie dam rady wyjść. Jak widzicie, lala już była przygotowana, bo naprawdę myślałam, że dam radę, ale po całym dniu pracy jeszcze tutaj troszkę sobie ogarnęłam w pracowni, bo wyjeżdżamy w poniedziałek na parę dni w góry, w ogóle nie wiem, jak ja z tą grypą, kurczę, pojadę, no ale muszę. I ogarnęłam, bo już tutaj nie wrócę przed zjazdem. Dopiero w piątek, w przyszłym tygodniu tutaj przyjdę. Więc niestety, no siły wszystkie poszły na sprzątanie i teraz jak chciałam wyjść z lalą na jakiś filmik plenerowy, to zabrakło mi sił. No ale nic, pokażę Wam tą lalę. Głównie chodzi mi o to, żeby zobaczyła ją Marta, bo to jest filmik taki pamiątkowy dla niej. Jest to model Teddy od Sandy Faber, tak jak wspominałam na którymś tam z moich ostatnich filmików, że właśnie będę go wykonywać. Światło jest naturalne, ale niestety, jak wiecie, u mnie w pracowni jest ciemno i tutaj w ogóle taką lekką pomarańczą to wszystko zachodzi teraz. Kamera sobie próbuje po prostu jakoś poradzić i łapie światło takie, jakie jest, ale niestety efekt jest taki, że lala jest pomarańczowa, kurczę. A przed chwilą świeciło fajnie słońce, i udało mi się uchwycić kilka zdjęć takich naprawdę bardzo naturalnych Teddy'ego. Ale myślę, że nawet w tym świetle wygląda on bardzo dobrze. Może ja go troszkę rozepnę. Opowiem trochę o detalach, zanim go spakuję i wyślę. Dobra, przerwał mi telefon od córki, jak zwykle, kiedy nagrywam filmik. Ale może to i dobrze się stało, dlatego że sobie go sprawnie rozebrałam po prostu przy pomocy dwóch rąk, a nie jednej. I tak jest na pewno wygodniej. No i możecie go zobaczyć w pełnej krasie. Teddy. Miałyśmy z Martą dylemat a propos włosków, bo ja go zawsze, ten model, widziałam w blondzie. Jako taki cukierkowy, słodki, bez żadnego naczynka, bez żadnej żyłeczki. A tutaj jednak ustaliłyśmy, że będę go malować inaczej, w takiej wersji bardziej noworodkowej, w takiej bardziej zaczerwienionej wersji. I w związku z tym postanowiłam też mu zrobić kilka szczegółów. Ja może zapalę tutaj lampę, którą używam do sesji zdjęciowych, chociaż jedną, żebyście zobaczyli, jak on jest doświetlony w troszeczkę innym świetle, po prostu bardziej wyraźnie. I tak, standardowo, nosek ma otwarty, buziaczka jest tak fajnie wyrzeźbiona, że można nawet wsadzić końcówkę smoczka, ale Teddy ma na magnes smoczki porobione. Na prośbę Marty sztuk 3. Tutaj włoski zdecydowałam się mu dać takie, to jest, słuchajcie, dark brown, aczkolwiek ten dark brown tutaj na tej główce w miarę czerwonej wygląda jak taki medium brown, a nawet pokusiłabym się o określenie light brown. Jest bardzo fajny. Rzęski ma wszczepione z kolei w takim deep dark brownie, czyli prawie wpadającym w czarny, więc uznałam, że zrobimy lekki kontrastik, ale taki delikatny, żeby właśnie to się fajnie cieniowało w całość. Więc włoski są nieco jaśniejsze niż rzęsy i naprawdę wygląda to mega realnie i bardzo pasuje do tego modelu. Czyli po prostu, słuchajcie, no wszystko do wszystkiego pasuje, tylko trzeba odpowiednio dopasować malowanie po prostu, tak? Bo jeżeli ja bym go bardzo bladego zrobiła, no to takie włoski niekoniecznie zdałyby egzamin. Natomiast on jest pomalowany, mówię, dosyć intensywnie. Ma drobne szczególiki, takie jak potóweczki 3, tutaj jedna, tutaj druga i tutaj w tym załamaniu, ja bardzo lubię tutaj w tym miejscu robić potówki, bo to bardzo, no tak realnie wygląda, fajnie po prostu.
Co jeszcze? Jeżeli chodzi o body, zdecydowałyśmy się na body troszeczkę inne niż jest przeznaczone dla tego modelu, bo ten model ma kończyny 3/4, zarówno rączki, jak i nóżki. Natomiast Teddy ma sobie body z rączkami 3/4, natomiast z nóżkami pełnymi. Bo ja uważam, że w ogóle większość modeli ma fajnie wyrzeźbione nogi, są one dosyć długie, więc naprawdę nie ma potrzeby dawania korpusu z nóżkami 3/4, które tylko jeszcze je przedłużą, które po prostu sprawią, że gdzieś tam te przeguby materiałowe będą widoczne podczas przebierania lali. To odbiera nam gdzieś tam tą przyjemność, bo nie zawsze ona wygląda realnie, tak? Jak wyjdzie przegub materiałowy, to już gdzieś tam czujemy się zniesmaczeni i ten brak realizmu wychodzi. A tutaj jednak no, zdecydowanie lepiej układa się lala, która ma te kończyny, znaczy układać się dobrze też układa taka z 3/4 nóżkami, natomiast na zdjęciach, czy gdzieś tam w naszym odbiorze takim estetycznym lepiej wygląda, jak lala ma po prostu nóżki pełne. Aczkolwiek kiedyś pamiętam, że dla siebie robiłam Teddy'ego, później zdecydowałam się go sprzedać i właśnie też miał takie body i klientka, która ode mnie kupiła go, później miała ogromne... Nie, ona go nie kupiła, przepraszam, ale chciała go kupić i poprosiła o zdjęcie bez ubranek, no i miała ogromne pretensje, że nie powiedziałam jej od razu, że on nie ma oryginalnego body z kończynami 3/4, gdzie według mnie po prostu zdecydowanie lepiej proporcje jej wyglądają i zdecydowanie lepiej się z taką lalą funkcjonuje, no ale no każdy ma inne gdzieś tam spostrzeżenia i poczucie estetyki, także też biorę na to poprawkę i zawsze pytam, jak wykonuję na zamówienie, mogę coś doradzić od siebie, ale oczywiście ostateczne zdanie należy do klientki bądź klienta, bo tacy też się zdarzają. Dobrze, słuchajcie, to nic, ja będę kończyć, bo jeszcze muszę ostatnimi resztkami sił spakować Teddy'ego i wysłać go do Marty, także trzymajcie kciuki, żeby mi się to udało. No i widzimy się już chyba za tydzień na zjeździe, chociaż planuję na ten urlop w góry wziąć ze sobą swojego Lewisia, którego kocham nieustannie cały czas tak samo mocno, co mi się rzadko zdarza, żeby w lali się tak zakochać i tak długotrwale się zakochać. Więc planuję go ze sobą wziąć i jak czas mi na to pozwoli i zdrowie, to po prostu nagram przynajmniej jeden filmik tak z relacji, gdzie jesteśmy, bo jeszcze do końca nie wiemy, gdzie się udamy. Chciałam Karpacz, ale może będzie to Szklarska Poręba, może będzie coś innego, gdzie wcześniej nie byliśmy. Więc nagram Wam relację z hotelu czy tam z pensjonatu, bo jeszcze nie wiem, gdzie będziemy i być może z jakiegoś spaceru. Także to tyle. Ale i tak wstawię te filmiki po przyjeździe, czyli razem ze zjazdem gdzieś tam mniej więcej na bieżąco będą później wstawiane za tydzień. Więc do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się, pa pa!